Styczeń to taki miesiąc postanowień, chcemy być lepsi dla siebie, dla otaczających nas osób. No i ja tutaj nie jestem wyjątkiem, czy kanał Tech Testers dla Was również chciałbym, żeby był lepszy. No a jak najlepiej usprawnić swoje własne ja, jak nie spoglądając w przeszłość? Cześć kochani, z tej strony Kamil. Dzisiaj zroastujemy mój poradnik składania komputerów. To jest taki mniej znany troszkę na moim kanale. 7 lat temu, 16 tysięcy wyświetleń, może to lepiej. Zanim przejdziemy jednak do roastu, jest to pierwszy materiał w 2024 roku i chciałbym Wam powiedzieć dwa słowa o planach na ten rok. Przede wszystkim jesteśmy bardzo blisko granicy 50 tysięcy subskrypcji. Chciałbym, ale to bardzo, bardzo bym chciał dobić do 100 tysięcy, także jeśli tego jeszcze nie robicie, zachęcam Was do kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka. Mamy kilka nowych formatów w planach, ale nie chciałbym mówić o wszystkich. Powiem, że jednym z nich będzie skrzynka pocztowa, gdzie odpowiadam na Wasze pytania. Zdradzę natomiast, że jeden z tych formatów nowych będzie wymagał od nas wyjścia w teren i chciałbym się otworzyć również na Wasze propozycje, także piszcie w komentarzach, co podobało Wam się na kanale Tech Testers w roku 2023, czego chcielibyście zobaczyć więcej w 2024, albo czego brakowało na moim kanale. Wasz feedback jest bardzo, ale to bardzo ważny. No a teraz już przechodzimy do tego mojego wspaniałego i jakże popularnego poradnika. Co tam zobaczę? Troszeczkę tak. Zastanawiam się, co tam mogłem odwalić, ale no, zobaczymy. I lecimy, drodzy Państwo, data publikacji tego filmu to 7 stycznia 2017, także kawał czasu. Pierwsze co, zanim w ogóle cokolwiek puścimy, to chciałbym zwrócić uwagę na moją pozę tutaj. Mi się wtedy na początku tej kariery YouTube'owej wydawało, że jak się tak jakoś rozwalę na filmie, to wyglądam bardziej coolowo. A druga rzecz to mój wybór odnośnie zarostu. Teraz chyba nie poszedłbym w tę stronę, ale to już zostawmy. Zbudujmy razem komputer, co? Będzie fajnie. Podstawa, zachęta do tego, żeby film... Na początek przepraszam za ten bałagan, ale nie chciało mi się sprzątać. I przy okazji pomyślałem, że jak już jest tutaj ten bałagan, to pokażę Wam, co czeka nas w nowym roku. Okej, tak jak mówiłem, na początek ta zachęta, że będzie fajny film, a dalej będę mówił Wam, co czeka nas w nowym roku, ale słowo, że nie chciałem się sprzątać, mogłem sobie darować, wydaje mi się, jednak posprzątać ten blat. Mamy myszy, chłodzenia, słuchawki i to nie jest nawet połowa tego, co mamy dla Was przygotowane. Tak, faktycznie dużo więcej było przygotowane w tym roku, aczkolwiek tutaj bym zwrócił uwagę na tempo, w jakim się wysławiam, to jest po prostu... O, ciężkie do słuchania w tej chwili, a druga rzecz, na jaką chciałbym od razu zwrócić uwagę, tutaj siedzę sobie w zupełnie innym miejscu niż teraz, gdzie mnie widzicie, no i widzowie niektórzy mogą nie kojarzyć, a ci najstarsi pewnie pamiętają, ale wszystkim wyjaśnię, że to jest dawny pokój mojej siostry, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, natomiast te pierwsze nagrywki były właśnie z... pokoju mojej siostry. Ja jej nie wywaliłem, ani nie siedziałem jej na głowie, ona już tam wtedy nie rezydowała po prostu i ja przerodziłem jej pokój w studio. Ale przejdźmy do dzisiejszego wideo. Podczas tworzenia recenzji jednej z najciekawszych obudów zeszłego roku, 2016, Pantex Eclipse P400, która pojawi się już niedługo na naszym kanale, tak trochę z przypadku... Muszę zrobić kolejną przerwę. Mówię na naszym kanale. To też jest taki myk, który stosowałem na początku mojej bytności na YouTubie. Mówiłem cały czas o sobie w liczbie mnogiej, ponieważ wydawało mi się, że to będzie tak troszkę bardziej profesjonalnie wyglądało, że to nie jestem tylko ja i ja nie nagrywam wszystkiego, nie montuję wszystkiego, nie testuję wszystkiego, tylko że jest więcej nas. No, Tech Testers zresztą to jakby też jest liczba mnoga, to jakby w domyśle też było, że to będzie więcej ludzi i no, na razie jeszcze nie jest. Ale nie montuję i nie nagrywam sam. Jest operator, którego możecie pozdrowić w komentarzach. Powstał również tutorial, jak budować komputer. Żeby recenzja była rzetelna, trzeba było wcisnąć w tę obudowę graty komputerowe. No a jak już budowałem w niej system, to czemu nie zrobić z tego jakiegoś ciekawego materiału? No i tak powstał tutorial budowy komputera. Jakość momentami nie jest najlepsza, od czasu do czasu zasłaniam komputer swoją głową, ale... Tutaj zaznaczam już na wstępie, że jakość nie jest najlepsza i czasami zasłaniam komputer swoją głową. Ja osobiście
W tym momencie chyba bym już wyłączył ten poradnik, skoro ktoś mówi mi, że jakość jest nie najlepsza. I tutaj jeszcze w ogóle do jakości muszę powiedzieć dwa słowa. Ten film jest bodajże w 720p wypuszczony tutaj, tak? I tyle. Z tego względu, że program, w którym montowałem, wersja darmowa, wówczas jeszcze, bo nie zainwestowałem wtedy w żadną licencję, eksportował tylko do 720p, także nagrywałem Full HD, ale eksportowałem do 720p na początku. Później licencję kupiłem. Zawartość merytoryczna materiału jest według mnie bardzo spoko i wydaje mi się, że może okazać się dla wielu z Was przydatna. Intel właśnie wypuścił nowe procesory Kaby Lake, zbliża się premiera nowych procesorów AMD. Być może wielu z Was w związku z tym myśli właśnie o kupnie nowego komputera. A skoro już kupować nowy komputer, to czemu nie złożyć go samemu? Tyle słowem wstępu, zapraszam do oglądania. Bardzo trafna porada. Skoro kupujemy komputer, to czemu nie złożyć go samemu? Pierwsze co musimy zrobić, to zainstalować procesor. Tutaj ważna uwaga, lepiej nie dotykać go od spodu. Wiem, że procesory 6. generacji Intela potrafiły się zepsuć od tego. Asus dodaje do swoich płyt głównych taką fajną nakładkę, dzięki której bardzo łatwo jest zainstalować procesor. Po prostu kładziemy go w soket i idealnie się nakłada. Tak, to jest dobra porada. Zarówno z tym macaniem procesorów, to był Skylake wówczas, tak? Czy Kaby Lake, już teraz nie pamiętam, ale to się tyczy w sumie wszystkich procesorów cały czas do tej pory. One były wrażliwe na tłuszcz, który jest na palcach. Jak ktoś miał troszkę bardziej przybrudzone i tam macnął sobie od spodu, to mogło się zdarzyć tak, że ten procesor będzie miał problem jakiś z kontaktem i z uruchomieniem. Druga sprawa natomiast to ta specjalna ramka, można powiedzieć, Asusowa. To jest taka średnia rada. Z jednej strony fakt, te ramki ułatwiają troszkę montaż i no nie da się tego schrzanić, jeżeli tego użyjemy, ale tę ramkę widziałem może w jednej płycie Asusa dalej. Ja mówię tutaj, że Asus dodaje to do swoich płyt głównych. Naprawdę, wydaje mi się, że raz widziałem to na 100%, może dwa razy, ale nie jestem pewien. Panelik zwykle jest na płycie głównej od początku. Ja go zakładam tutaj z powrotem, ponieważ już jej używałem. Chciałem pokazać, jak to wygląda. Jego się nie zdejmuje, ma odpaść sam podczas zamknięcia procesora. No i tutaj taka troszkę głupota, bo mogłem to po prostu założyć, zrobić cięcie i nie tłumaczyć tego, że słuchajcie, ja tego nie zakładam z powrotem, bo do czegoś to ma służyć później, tylko żeby zaprezentować Wam, jak to wygląda po wyjęciu z pudełka, trzeba było to po prostu nagrać od początku i nie bawić się w to zakładanie i tłumaczenie. Ten zielony materiał, który widzicie, to specjalna mata antystatyczna ESD z uziemieniem. Mam również na kostce założoną specjalną opaskę uziemiającą. Miałem. Nie jest to konieczność, można uziemiać się co jakiś czas, dotykając czegoś typu, nie wiem, kaloryfer, ale jest to najbezpieczniejsza opcja, jeżeli pracujemy przy komputerowym sprzęcie. Maty takie nie są specjalnie drogie. Jeśli często grzebiesz w sprzęcie komputerowym, to warto w coś takiego zainwestować. Kolejnym... Mata ESD, czy warto zainwestować, jeżeli często grzebiemy w sprzęcie, to faktycznie pewnie powinno się coś takiego mieć. Natomiast ja na przykład składałem tutaj w tym studio setki komputerów. Znaczy nie wiem w sumie czy setki, trzeba by policzyć kiedyś. Ale naprawdę bardzo wiele komputerów i wiem po prostu, w którym momencie muszę się uziemić. Wiem, że jakbym wstał teraz od tego stołu, to muszę podejść czy tam do platformy testowej, czy do jakiegoś stołu dotknąć, bo wiem, że będę naładowany jakimś ładunkiem i teoretycznie nie muszę mieć tej maty, nie korzystam z niej tutaj podczas składania komputeru, widzieliście wielokrotnie i nigdy się nic nie stało. Także te maty nie są drogie, ale no nie są też konieczne, umówmy się. Krokiem jest przeczyszczenie procesora. Są na rynku specjalne środki do odtłuszczania procesora, ale według mnie jest to marnowanie pieniędzy. Wystarczy zwykły spirytus salicylowy, pałeczka do uszu, tak jak tutaj, kawałek ściereczki, jakieś mikrofibry. No i tak, tutaj jest pierwsza kontrowersja. O ile można powiedzieć, że ta mata też jest kontrowersją, w sumie teraz nawet. Ale pierwsza kontrowersja jest taka, drodzy Państwo, że no mówię, spirytus salicylowy wystarczy. No i w pewnym sensie można powiedzieć, że tak, wystarczy, bo wyczyści nam procesor skutecznie, ale spirytus salicylowy ma, nie wiem ile,
40%, czy mniej, czy więcej, no ale w każdym razie korzystamy teraz, w tej chwili, już od dawna z izopropanolu, czyli alkoholu 99,9%, który odparowuje dosłownie tak. I nie ma takiej możliwości, że gdzieś coś zostanie mokrego, czy delikatnie wilgotnego, no i niestety po odpaleniu komputera gdzieś tam nastąpi jakieś zwarcie. Także to jest słaba rada. Ja to pamiętałem, że to powiedziałem i tego się najbardziej bałem, że potem ktoś mi będzie wyrzucał. Wydaje mi się, że nawet coś napisałem w komentarzach, natomiast no, w tej chwili nie powiedziałbym w ten sposób, ale należy również spojrzeć na to tak, że ja ten materiał tworzyłem z punktu widzenia osoby, która składa sobie komputer jakoś pierwszy raz i no nie myśli o tym, żeby wydać jeszcze pieniądze dodatkowe na jakieś specjalne materiały do czyszczenia procesora, których użyję raz i koniec. Także taka słaba rada z jednej strony, ale z drugiej strony wydaje mi się zrozumiała. Kolejną rzeczą, jaką robimy, jest instalacja RAMu. Jeżeli zapełniamy wszystkie sloty, to nie ma znaczenia kolejność. Ale jeżeli zamierzamy użyć tylko dwóch, to warto zajrzeć do instrukcji, żeby wiedzieć, których powinniśmy użyć. Zwróćcie uwagę, że płyta główna leży na pudełku. Jest to dobra podstawka, która będzie w pewien sposób izolować nam płytę od wyładowań elektrycznych. Nigdy nie kładźcie płyty na folii, w którą jest zapakowana od nowości. Nie wytłumaczyłem tutaj, dlaczego nie kłaść na folii. To jest... Ja to słyszałem gdzieś, nie sprawdzałem tego, ale teoretycznie ta folia ma chronić przed wyładowaniami jakimiś, no ale to w momencie, kiedy płyta główna jest w środku, czyli w środku jest bezpiecznie, na zewnątrz nie, chyba. Więc jakby taką radę słyszałem gdzieś kiedyś, ja jej nie sprawdzałem w żaden sposób. Odnośnie tych ramów jeszcze no, nic nie powiedziałem, na przykład o tym, że jest specjalna wypustka i trzeba dopasować sobie do tej wypustki nasze moduły pamięci. Podobnie z tym procesorem trzeba było wywalić tę ramkę od Asusa i powiedzieć, że słuchajcie, patrzcie, tu są wypustki, tutaj jest trójkącik, a o tym nie było nic, także... Kolejna rzecz, jeżeli mamy dysk M.2, warto go zainstalować. To jest śmieszne bardzo, bo ja tak chciałem tak bardzo poprawnie angielsko mówić i wzorowałem się troszkę na zagranicznych serwisach i właśnie tutaj jest tego efekt i no teraz bym powiedział jaki dysk, dysk M2, a wówczas no to M.2, to był M.2, no bo jest w końcu M.2. Teraz, bo strasznie upierdliwe jest mocowanie tej małej śrubeczki, kiedy komputer jest już złożony, jest karta graficzna, jakieś kable, wszystko nam przeszkadza, komputer stoi w pionie. Lepiej to zrobić teraz. Tak, zgadza się. I teraz wjeżdża nasza obudowa, Pantex Eclipse P400. Bardzo ładna obudowa, jedna z ciekawszych, tanich obudów na rynku. Zaczynamy od wyciągnięcia kabli, które będą nam przeszkadzać przy osadzaniu zasilacza. Zgadzam się. I przechodzimy do instalacji zasilacza. Wiem, że ten zasilacz jest paskudny, ma strasznie dużo obrzydliwych kabli, ale jest to bardzo dobry zasilacz firmy PC Power & Cooling, 750 W, no i ląduje w komputerze. 750 W przede wszystkim. Po drugie, ten zasilacz jeszcze gdzieś tutaj się wala. Użyłem go chyba do pierwszej bitki, jakoś już nie pamiętam, ale też był w jakichś komputerach, on cały czas działa, ma się dobrze. No i nie miałem wtedy innego zasilacza, nie? Wyciągnąłem go z poprzedniego komputera jakiegoś, który miał już ładnych tam, nie wiem, 4 czy 5 lat i używałem przez jakiś czas, nie? To były takie czasy jeszcze, takie, wiecie jakie. Nie ma tu jakiejś specjalnej techniki montażu, no trzeba to zrobić tak, żeby było w miarę wygodnie. Łapiemy jedną śrubkę, potem drugą po przekątnej i dokręcamy resztę. I tutaj mówię, że trzeba to zrobić tak, żeby było w miarę wygodnie, a zobaczcie jak stoi obudowa, jakby frontem na dole, czyli ten zasilacz jakbym puścił, to by poleciał. Wygodnie byłoby postawić obudowę na nóżkach i włożyć zasilacz, wówczas on no, stoi po prostu pod swoim ciężarem i można spokojnie sobie przykręcić te śrubeczki. Natomiast tutaj no, zabrakło skilla chyba i chęci pod kątem operatorskim, bo musiałbym przestawić aparat i tak dalej. Ja tutaj miałem wszystko z góry i nara, lecimy, nie? Kolejna rzecz, jeśli masz zasilacz niemodularny, tak jak ja tutaj, to oddzielasz sobie kable, których będziesz potrzebować, a resztę próbujesz schować.
tutaj w tym pudle jest tak zwana piwnica, czyli taki specjalny przedział, do którego schowany jest zasilacz wraz z kablami, których nie potrzebujemy. Teraz tak zwana piwnica w ogóle, nie? Ale fakt faktem, w tamtych czasach nie było jeszcze to taką stuprocentową normą, że każda jedna obudowa ma piwnicę, także to, że o tym mówię, to teraz się wydaje śmieszne z perspektywy czasu, ale wówczas, no okej, gdyby ktoś powiedział, czy twoja obudowa ma piwnicę, to kilka osób mogłoby się zastanowić, ale co, ogórki tam ma trzymać, czy co? Bierzemy się za montaż dysków SSD, nie ma tu jakiejś specjalnej filozofii, po prostu, jeżeli są specjalne sanki w obudowie, to można to zrobić od razu. No tak, można to zrobić od razu. W tej obudowie mamy do dyspozycji parę sanek na dwa dyski SSD, do których przykręcamy dysk, a następnie wciskamy je na elementy montażowe. Ja w ogóle mam gdzieś jeszcze te dyski, dwie adaty. Jedną kupiłem nową, a drugą kupiłem na OLX-ie za jakieś tam, nie wiem, 100 zł taniej czy coś w tym stylu. One były cholernie drogie wtedy, nie? To jest 256 GB. I ta druga była kupiona na OLX-ie, też nowa, ale bez rachunku, nie wiem, tam spadła komuś z ciężarówki czy co. Ale no, to były jeszcze takie czasy takiego sztukowania komputera i ten był mocno sztukowany. Natomiast te dyski jeszcze gdzieś mam. Wydaje mi się, że one w jakimś komputerze, czy one są chyba w komputerze w domu rodzinnym jeszcze. Mimo, że tam jest w miarę współczesna jednostka, to one tam chyba jeszcze są. Okej, teraz będziemy brali się za płytę główną. Ważne bardzo przed montażem płyty jest zainstalowanie tylnego panelu. Nieraz zdarzyło mi się zmontować komputer tylko po to, by zauważyć na końcu, że zapomniałem zamontować panelu. Tak, to jest osłona portów wejścia-wyjścia bardziej niż tylny panel, ale no umówmy się, że panel słowo to jest takie słowo panel, że można użyć go w różnych sytuacjach. No i fakt, zdarzyło mi się... Nie wiem, że aż tak nie wiem ile razy, ale zdarzyło mi się z raz albo dwa razy o tym zapomnieć i potem się już pamięta. A nie da się go włożyć, jak już płyta jest na miejscu. Montaż płyty, no tutaj trzeba uważać, generalnie dosyć delikatnie się z płytą obchodzimy. Jakieś błędy. Układamy ją na specjalnych nakrętkach, które są już zainstalowane w obudowie. Na specjalnych nakrętkach, które są zainstalowane w obudowie. To są, no, ja nie wiem w sumie, czy nie znałem tego słownictwa, czy jakoś mi się coś poprzestawiało, no ale no, to są albo standoffy, albo dystanse, no i a nie specjalne nakrętki zainstalowane w obudowie. I dokręcamy jedna śrubka po drugiej. Nie używamy za dużo siły, to nie ma być jakoś mocno dokręcone, po prostu ma się trzymać. No tak. Tutaj przy okazji zwrócę Waszą uwagę, jak fajną serią była seria Prime płyt Asusa, to jest Z170A bodajże, tak, Prime. I tutaj jest fajna sekcja zasilania, całkiem rozbudowana i zobaczcie, ta płyta nie kosztowała milionów monet, nie pamiętam dokładnie ile, ale no, nie była droga. I zobaczcie, ma certyfikację SLI. To były takie czasy, gdzie ta seria Prime to była taka płyta naprawdę spoko, że miała wszystko, czego potrzeba, ale bez pierdół, bez dodatków i nie kosztowała przez to właśnie milionów monet. Teraz bierzemy się za elementy montażowe chłodzenia. Zwykle montowałbym je jeszcze na płycie głównej wyjętej z obudowy, ale w związku z tym, że tutaj nie będzie chłodzenia powietrzem, tylko wodne, robię to już kiedy płyta jest w obudowie. Można faktycznie, aczkolwiek nie wiem czemu nie zamontowałem tego wcześniej, podejrzewam, że po prostu zapomniałem i nie chciało mi się tego nagrywać od początku, bo normalnie no, robiłbym to od razu, chociaż fakt faktem, no nie miałem wtedy takiego doświadczenia w składaniu chłodzeń i to nie było jakieś setne chłodzenie, które instalowałem, tylko nie wiem, jakieś 10, 15 i może po prostu tak mi się wydawało, że tak jest lepiej, natomiast montowałbym to normalnie poza obudową wcześniej. Zaglądajcie do instrukcji, warto się z nią zapoznać, bo każde chłodzenie montuje się troszkę inaczej. Przekładam teraz specjalną podkładkę przez dziurki wokół gniazda procesora i od drugiej strony zabezpieczam ją specjalnymi nakrętkami, żeby mi nie odpadła. To wszystko jest specjalne, specjalne śrubki, nakrętki, podkładki. Teraz możemy zacząć podłączać pierwsze kable zasilające. Najpierw idzie 24-pinowy. W ogóle widać jak ciągle ten kabel. I 8-pinowy od procesora.
Tutaj miałem trochę problem, bo okazał się za krótki i musiałem go puścić pod jednym z dysków SSD. Przy każdym składanym komputerze, kiedy widzisz sprzęt pierwszy raz na oczy, zdarza się taki moment, że zrobisz coś i potem się okazuje, że robiłeś to niepotrzebnie. I to jest właśnie ten moment. Jakiś suspens tutaj próbuję wprowadzić chyba. Zamiast powiedzieć, o co chodzi, to powiedziałem coś i nie wiadomo tak naprawdę, do czego zmierzam, ale ja już pamiętam teraz, zabawne to będzie. Ile czasu ciszy? Planowałem zamieścić tutaj od frontu chłodzenie wodne, przymierzam je właśnie, w związku z czym opuściłem na dół wentylator, wymontowałem specjalną zaślepkę. Teraz montuję sobie wiatraki na chłodzeniu. Wiatraki na chłodzeniu. Jeżeli dobrze pamiętam, to w komentarzach było sporo właśnie pretensji o to, że mówię wiatraki. Nie wiem, czy jeszcze potem powiem wiatraki, czy nie, ale bo najpierw powiedziałem wentylatory, potem wiatraki, także zaraz zobaczymy, co dalej. Ale zwróciłbym, to jest druga rzecz, którą pamiętałem z tego filmu, zwróciłbym uwagę już teraz na to, jak montuję te wiatraki. Niby dobrze, ale zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że wszystko będzie pasować. Tutaj prowadzę tę historię dalej. I czas na montaż. Ale niestety okazało się, że pierwsze przymiarki były błędne. I co? Nie pasuje. Niepotrzebnie wykręca... O Boże. Jak strasznie brzmię, jak... Bo słuchajcie, ja to nagrałem po prostu przy okazji tej recenzji, którą miałem zaplanowaną później, obudowy tej Pantexa. No i napisałem sobie do tego tekst później, no i musiałem go przeczytać. I miałem straszny problem wtedy z oddawaniem jakichkolwiek emocji. No i jak teraz się z czegoś cieszę, to widzicie, czy jak jestem wkurzony, pewnie też widzicie. Natomiast tutaj, jak chciałem pokazać, że byłem strasznie zaskoczony tym, że mi coś tutaj nie pasowało, no to brzmi tak, jak słyszeliście przed chwilą. Dramat. Ale to są jeszcze właśnie te takie tajniki, czy części pracy jakby na YouTubie, o której się nie myśli, że to jakby jest praca cały czas również ze sobą właśnie, nad ekspresją, wysławianiem i tak dalej. Dałem zaślepkę, niepotrzebnie przemieszczałem ten wiatrak. Czy wiatrak potrzebnie przemieszczałem, ale w złe miejsce. Wiatrak powiedziałem już 3 razy. Wiatrak powędrował na górę. 4 razy. Zrobimy wiatrak counter jakiś, to do operatora zrobimy wiatrak. Ilekroć powiem wiatrak, to tutaj się będzie pojawiała cyferka. 4 razy już chyba powiedziałem wiatrak. No nie ma tu jakiejś specjalnej filozofii, po prostu przykręcamy na wszystkie śrubki, które są dostępne. Teraz coś, co jest dla wielu stresującym momentem, czyli montaż bloku wodnego wraz z pompką. Generalnie chodzi o część styczną z procesorem. Nie ma się tu czym stresować, jeżeli do... Część styczną z procesorem. Ja się dziwię, że w ogóle miałem potrzebę tłumaczenia takich rzeczy, ale no to były takie początki, słuchajcie. Tkniemy wcześniej troszkę procesora, nic się nie stanie. Po prostu staramy się to zrobić jak najdokładniej, ale jeżeli nie uda się tego przymierzyć za pierwszym razem idealnie, to nic się nie stanie. Zdejmujemy teraz nakrętki. Aha, bo to był taki głupi system, że ten backplate się nie trzymał płyty głównej i trzeba było przytrzymać backplate, potem dołożyć blokopompę i potem dołożyć nakrętki. Natomiast bardzo trafną jest uwagą to, żeby nie przejmować się tak bardzo, jeżeli nam się pasta troszkę rozsmaruje gdzieś, czy będziemy musieli przyłożyć jeszcze raz tę blokopompę, coś nam odskoczy, czy coś krzywo przyłożymy na początku, trzeba będzie dopasować, ponieważ wiele osób się tym stresuje, ja wiem, ja też się tym stresowałem, ale tak naprawdę nie robi to żadnej różnicy w 99% przypadków i chciałem na to zwrócić uwagę i zwróciłem i uważam, że to jest fajna bardzo porada. No i przykładamy blok i dokręcamy go tymi samymi nakrętkami, które wcześniej nam zabezpieczały podkładkę. Zasada jest taka i tyczy się ona również chłodzenia powietrzem, że dokręcamy śrubki jedna po drugiej po kilka obrotów śrubokrętem. Tak, żeby nie dokręcać jednej na maksa od razu i przechodzić do drugiej, tylko robimy 5 obrotów załóżmy na jednej śrubie, przechodzimy do drugiej, 5 obrotów i dokręcamy tak sukcesywnie. To jest okej, zgodzę się i się nie zgodzę. Szkoda, że w ogóle niczego nie powiedziałem na temat pasty termoprzewodzącej, bo powinienem.
Natomiast tutaj w związku z tym, że używałem aplikowanej pasty czy preaplikowanej pasty na blokopompie, no to okej, to ja nie muszę już nic mówić o paście, a trzeba było. Natomiast jeśli chodzi o sam sposób dokręcania tych śrub, no to trzeba byłoby powiedzieć o tym, że najlepiej to po przekątnej, a nie jedna po drugiej. No bo to jednak nie do końca tak wygląda, chociaż no, zrobiłem jedna na górze, druga na górze i potem zszedłem po przekątnej na dół, na lewo z powrotem, także tak pół na pół, no. Chłodzenie mamy zainstalowane. Mamy zainstalowany blok wodny, podłączamy pompkę do specjalnego gniazda na płycie głównej. Większość nowych płyt głównych ma już te gniazda. No, z tą większością nowych płyt głównych to do tej pory zdarzają się płyty główne z różnych przedziałów cenowych, które nie mają tego gniazda, ale to potwierdza cały czas moje słowa na temat płyty Z170A od Asusa. Tutaj widać, jak pięknie puściłem kabel zasilający procesora pod dyskiem SSD i zaczynamy robić porządki z kablami. Przepuszczamy teraz kabel od wiatraku w chłodnicy. Znowu wiatrak. Będą one podłączone przez taki specjalny hub, który był w zestawie załączony. Puszczamy kable od wiatraków obudowy. Znowu. I upierdliwe kabelki od przycisków power, reset i diod LED. Kabel od panelu USB nie chciał tędy przejść. Ważne, żeby nie robić nic na siłę. Tak, ważne, żeby nie robić nic na siłę, no ale mogłem sobie ten fragment po prostu wyciąć i go tutaj nie umieszczać. To są też porady, teraz przy okazji mogę powiedzieć ewentualnie dla osób, które by chciały zaczynać przygodę z YouTube'em, że na takim wczesnym etapie bardzo często wydawało mi się, że wszystko, co nagrałem, to trzeba umieścić w filmie, bo mi było szkoda tej pracy, szkoda mi było tego, co powiedziałem. Wydawało mi się, że skoro to powiedziałem, to musi być ważne. A tak naprawdę sztuką jest znalezienie tego balansu, gdzie pokazujemy te naprawdę interesujące i ważne rzeczy, a pozbycia się tych, które znudzą widza albo nie wnoszą nic do filmu. To jest coś, z czym każdy początkujący YouTuber, wydaje mi się, zmagał się. Mi na przykład operator, który siedzi za kamerą, bardzo często wywala fragmenty z filmu i nawet o tym nie mówi, ale bardzo dobrze to wychodzi, bo jednak oglądacie z chęcią. Podłączamy wiatraki. Znowu. Teraz podłączam kabelki od przycisku. Ja w ogóle muszę przerwać się na sekundkę, bo zobaczcie, jakie mam chude łapy. W ogóle tutaj ten okablowanie widać wszystko. Nie, teraz nie widać tych żył. Przycisku power, reset i tak dalej. Zwykle gniazdo jest dosyć dobrze opisane na płycie głównej, ale jeżeli na twojej nie ma tego, to warto zajrzeć po prostu do instrukcji. Tam będzie wszystko dokładnie wyjaśnione. Tak. Jest to dosyć upierdliwe, bo te kabelki są bardzo małe. No i znowu, za długi ten proces. Od panelu audio, czyli od gniazda słuchawkowego i mikrofonowego, który masz na obudowie. A teraz kabel od panelu USB 3.0 z obudowy. Kolejna rzecz, umieszczamy mechaniczne dyski twarde. Tutaj mamy dwie zatoki pod dyski. Wszystkie z wygodnymi saneczkami. Nie potrzeba żadnych śrubek. Po prostu wyciągamy sanki, pakujemy w nie dysk i pakujemy z powrotem do obudowy. Tutaj bym się nie zgodził ze sobą, o tyle, że dyski mechaniczne zawsze montowałem na końcu. Nie wiem w sumie, czemu tutaj coś zmieniłem w kolejności. Może dlatego, że już w sumie niedużo zostało, ale nadal. Jeszcze będzie komputer przewracany przy okazji montażu karty graficznej i te dyski wówczas niepotrzebne, jakieś wstrząsy ewentualnie mogą przyjąć. Także ja bym te dyski zostawił sobie na sam koniec. No, mechaniczki już wiadomo, że powoli wychodzą z użycia przy tych cenach SSD-ków, no ale to jest ważna, moim zdaniem, porada cały czas. Cisza. Teraz zaczynam podłączać zasilanie do dysków. Tutaj okazuje się, że trzeba coś zmienić. Odłączyć zasilanie diod LED. To jest właśnie zasilanie diody LED na obudowie. No i tutaj chciałem zabrać tego widza na podróż ze sobą podczas składania komputera, ale to jest kolejna rzecz, którą trzeba było wywalić. No tutaj okazało się, że trzeba coś zmienić. Okej, to zmień to po prostu, a skoro to jest poradnik składania komputera, no to pokaż po prostu, że podłączyłeś te kable i tyle. Trzeba poprowadzić je inaczej po prostu, bo kable te są dosyć sztywne i niekiedy ciężko je podłączyć. Przynajmniej w moim przypadku. A warto je podłączyć tak, żeby nie nadwyrężały gniazd w dyskach.
To jest bardzo ważna uwaga. Widzicie, tutaj mam przebłyski takiej wiedzy, która do tej pory ze mną jest i która się sprawdza, ponieważ te dyski wtedy mogły być nowe jeszcze, podejrzewam, że były, albo a może nie pamiętam, ale w każdym razie wiele z tych dysków było nowych i często się wydaje, że ok, nowy dysk, wszystko ok, nie ma się czym przejmować. Natomiast z biegiem czasu te gniazda na dyskach SATA plastikowe się łamią. Nie wiem, chyba wszystkie dyski, które były użyte, gdzieś kupione, te używane do bitek z Łukaszem, którego pozdrawiamy, miały popękane te właśnie gniazda plastikowe i tam ledwo się trzymały niektóre, trzeba było tam na styk jakoś montować kable, także faktycznie warto jest zadbać o to, żeby te podłączenia kabli były w miarę bezstresowe dla gniazd, w sensie, że nie naginały ich jakoś, bo to może się zepsuć. Znowu cisza. Zasłoniłem głową jeszcze wszystko. No okej, pokazuję tutaj to, ale tutaj... Kolejny etap, podłączamy kable SATA do dysków. Znowu, nie ma jakiejś specjalnej filozofii. Ucięty. Jeżeli na którymś z dysków masz już zainstalowany system operacyjny, to spróbuj go podłączyć tak, jak był podłączony wcześniej. W sensie w to samo gniazdo SATA na płycie głównej. Dlaczego ja tym mówię tutaj? To jest taka trochę bezsensowna porada, z drugiej strony sensowna. Znaczy, generalnie, gdzie byśmy nie podłączyli, to ten dysk by działał bez problemu. Natomiast ja mówię o tym dlatego, że ten komputer był złożony w jakiejś innej obudowie, podejrzewam, i przekładałem go. I po prostu na płycie głównej jest oznaczenie, że tutaj się podłącza dysk z tym, z systemem, ale to jest takie dla nas bardziej niż dla samego komputera, także... Ta muzyczka jest w ogóle bardzo popularna, to wielu youtuberów technologicznych ją stosowało wtedy, a 1000% jest na pewno. No i tyle, teraz podłączamy kable SATA do gniazd na płycie głównej i za moment będziemy przeciągać je na drugą stronę, tak żeby było jak najbardziej schludnie. Powoli zbliżamy się do końca, przechodzimy teraz do montażu karty graficznej. Zanim przejdziemy do karty graficznej, zobaczcie, jak zamontowałem pompę, a radiator czy chłodnicę tego IO, co to jest? To jest jakiś Deep Cool bodajże, którego zjechałem w jednej recenzji, bo zaczął mi strasznie siorbać. Natomiast tutaj zobaczcie, że one są na bardzo zbliżonym poziomie. Troszkę wyżej jest jednak chłodnica, bym powiedział, ale minimalnie. No to jest tak trochę niepoprawnie. Trzeba było tę chłodnicę dać do samej góry i wówczas może by ten malsztrom jednak się nie zepsuł, tak jak mi się zepsuła. Ta pompa szybko bardzo, nie wiem, tam po chyba miesiącu zaczęła mi tam siorbać i terkotać. Może właśnie dlatego. To jest potencjalnie kolejny film do zroustowania, ale to zobaczymy, czy ten będzie Wam się podobał i się zastanowimy. Trzeba wyciągnąć zaślepki z tyłu obudowy. Współczesne karty graficzne to zwykle dwie zaślepki. Są też większe, 2,5 czy nawet 3 zaślepkowe, czy 3 slotowe karty. Nie wiem, czemu używam słowa zaślepki. Ponownie mam jakiś problem z tą właściwą nomenklaturą. Czy ja sobie sam chciałem tłumaczyć to jakoś z angielskiego, czy co? No to są śledzie po prostu przecież. Po prostu wciskamy kartę graficzną w górne gniazdo PCI Express. Po prostu wciskamy kartę graficzną w górne gniazdo PCI Express. I okej, no to jest właściwy sposób instalacji karty, po prostu ją tam wcisnąć trzeba, natomiast śmieję się z tego, że chciałem to zrobić, pokazać Wam, jak to się robi, i zasłoniłem wszystko głową, absolutnie nic tu nie widać. To jest i ważna informacja, trzeba ją dokręcić przed podłączaniem jakichkolwiek kabli zasilających. Tak, to jest dobra rada. I tu znowu ciągnę te kable. Kable, tak żeby było ich jak najmniej. No chyba, że nie zależy Ci na estetyce, czy masz obudowę bez okienka, to mogą sobie dyndać gdzie chcesz. No ale tutaj będzie obudowa z oknem, więc przekładam je jak najbardziej na stronę, która nie będzie widoczna. I teraz już przechodzimy do wykończenia. Do tej obudowy można było dokupić pasek Dude LED RGB. O. Jest on montowany na magnesiki, co jest świetnym rozwiązaniem, bo nie trzeba nic przyklejać na stałe do obudowy. Ale no dramat. Puszczamy go tak od dołu przez front na górę. Kabel puszczamy również górą na drugą stronę. Jest tam specjalne gniazdo, do którego się podłącza.
A teraz jeszcze zapomniany przeze mnie kabel od panelu USB 3.0 na obudowie. O tym kablu mówię już trzeci raz i dopiero teraz go podłączam. Natomiast te diody LED, to jest niesamowite, jak zmieniły się czasy w sumie, bo wtedy już tak dosyć mocno w komputerowych podzespołach było obecne podświetlenie, ale ono było jeszcze w takiej formie, że wiele obudów nie miało w ogóle nic swojego. Tutaj jeśli chodzi o podzespoły, to karta chyba ma po prostu diody z napisem Radeon, ale nie jestem pewien. Jest coś na blokopompie i chyba będą również wentylatory czy wiatraki na chłodnicy. A tak poza tym, no to mało tych lampek było. No i te paski LED-owe, o matko, już w ogóle... Jak ten komputer będzie wyglądał za chwilę, jak to włączę, to dramat musi być jakiś. Dosyć sztywny ten kabel jest, ale pamiętamy, nie robimy nic na siłę. I udało się. Siedzi. I to tyle. I teraz przechodzimy do pierwszego rozruchu. Uwaga, raz, dwa, trzy, go! Pierwszy oprócz. Przejmuj się, jeżeli za pierwszym razem komputer od razu się nie uruchomi. Być może coś nie jest podłączone jak należy, może któryś kabel zasilający, może któryś moduł RAM-u. Niektóre płyty główne mają specjalny wyświetlacz, na którym pojawiają się kody błędu, po których zwykle możemy zidentyfikować, co zrobiliśmy nie tak. Tutaj wszystko udało się za pierwszym razem. Poza kamerą uporządkowałem jeszcze trochę kabli, tutaj spiąłem kable od chłodzenia. I tak, to jest również dobra porada, komputer wygląda dramatycznie. No i tak, popatrzcie na wentylatory. Wentylatory są w konfiguracji push, tylko na zewnątrz. One tutaj powinny być dolotowe. Natomiast ja je zamontowałem odwrotnie, nie wiem dlaczego, czy mi się pomyliło, czy myślałem, żeby zainstalować chłodnicę na górze, czy co. Ale tak, zainstalowałem w poradniku składania komputera, źle zainstalowałem wentylatory, to jest dramat w ogóle. I cały czas nazywamy wiatrakami, to jest drugi dramat. Wygląda ten komputer, mi się podobał wtedy w ogóle, nie? Ale dobrą poradą jest to, że słuchajcie, nie panikujcie, jeżeli komputer Wam nie wstanie za pierwszym razem. Natomiast powiedziałbym, że raczej... Nie szedłbym w stronę, że coś jest źle zamontowane, czy coś jest niedokręcone i tak dalej. Tak z biegiem czasu i ze zdobytym doświadczeniem częściej zdarza się, że po prostu wymaga pamięć, czy płyta główna wymaga troszkę dłuższego czasu trenowania pamięci, czy jakiegoś resetu BIOS-u, czy coś w tym stylu. Owszem, przełożenia pamięci, ale nie chodzi o to, że coś było źle zamontowane. Po prostu czasami zdarzają się jakieś takie dziwne chochliki i bardziej w tym kierunku bym szedł, aniżeli właśnie nakierowywał Was na to, że słuchajcie, rozłóżcie jeszcze ten komputer raz i poskładajcie wszystko z powrotem, bo może po prostu coś źle zainstalowaliście. Podłączone do huba widocznego po prawej stronie, a sam hub podłączony jest w gniazdo na płycie głównej przeznaczone do wiatraka procesora. Znowu. I to tyle, ładnie wygląda, nie? No nie wiem, czy tak ładnie, mi się podobało. To tyle na... Tak, tutaj copyright 2016, tech testers, wtedy jeszcze bez spacji pisałem. W każdym razie, po raz kolejny ta poza, gdzie jestem rozwalony na pudłach tym razem. No i tak, i co chciałbym powiedzieć jeszcze odnośnie samego komputera, że wygląda, powiedzmy, jeszcze jak cię mogę, natomiast dramat, jeśli chodzi o prezentację efektów, bo pokazałem tylko i wyłącznie środek, nie pokazałem Wam nic tej obudowy, ale to być może dlatego, że nie chciałem nic spoilerować przed recenzją Fantexa P400. Tutaj w ogóle była fajna specyfikacja, to była Z170A i 7700K bodajże, to jest RX480 chyba. Dokupiłem do niego potem drugą kartę taką, postawiłem sobie Crossfire, a potem wybuch, boom kryptowalutowy pierwszy i sprzedałem je chyba nawet drożej niż kupiłem. Wyjmę sobie już słuchawki. Bo wystarczy mi już tego oglądania. Powiem tak, jest kilka dobrych rad, kilka
średnich, kilka bardzo złych. Forma natomiast, w jakiej to było wykonane, to jest ta absolutny dramat. I no, wydaje mi się, że wszyscy przyznają mi rację, że przeszliśmy dużą drogę i ta droga jest jak najbardziej na plus. Chciałbym Wam tutaj podziękować w sumie przede wszystkim, no bo Wasze uwagi również wpłynęły na to, że trzeba było się rozwinąć, ale wytrzymaliście ze mną od takich czasów, gdzie te materiały wizualnie, no merytorycznie powiedzmy, że się jakoś broni, ale no jednak kawał różnicy jest niesamowite między tym, co było kiedyś, a jednak nadal oglądacie. I to wydaje mi się mogłaby być taka najcenniejsza sporad dla przyszłych ewentualnych twórców YouTube, jeżeli jacyś tacy są wśród nas. Kilka osób mnie pytało, co robić, jak zaczynać i tak dalej. Że najważniejsze jest, żeby zacząć i coś robić. Ja wtedy miałem jeszcze problem z dostępem do sprzętu, wszystko sam kupowałem, wszystko sam nagrywałem, wszystko sam ciąłem dla Was, ale nagrywałem i wyrzucałem te filmy, mimo że no teraz już jakby no, czegoś takiego bym nie wypuścił absolutnie, to jednak no, jak na tamte czasy uznałem, że to jest dobre i wypuściłem. I to jest ważne przede wszystkim, żeby cokolwiek robić, a po drugie, nawet jeżeli wydaje Wam się, że nie, że może coś inaczej by trzeba było tutaj zrobić, czy się wstydzicie czegoś, to warto to wypuścić, pokazać światu, żeby to zweryfikował, albo żebyście sami też mogli, tak jak ja dzisiaj, spojrzeć na to wstecz. Przede wszystkim zweryfikujcie sobie sprzęt do nagrywania. W tej chwili smartfony już są na takim poziomie, że można od tego zacząć i po prostu sprawdzić sobie, jak się czujecie przed kamerą, czy umiecie mówić w ogóle. To jest najtrudniejsze, a kolejna rzecz to edycja, czyli cięcie materiału. Również jest niesamowicie trudne, bo trzeba oglądać siebie przez długi czas tak naprawdę i patrzeć na wszystkie swoje jakieś manieryzmy, których możemy nie lubić, jakieś miny czy jakieś tiki nerwowe, które wychodzą właśnie pod czas montażu, bo kamera jest na nas skierowana i często siedzimy przed tą kamerą. Ja przynajmniej często siedziałem i patrzyłem się w nią, zastanawiając, co chcę powiedzieć. Wam już dziękowałem za to, że ze mną jesteście. Chciałbym również podziękować operatorowi, który tam siedzi za kamerą. Po raz kolejny go wspominam, ale jak popatrzeć na ten właśnie materiał, a na to, jak teraz wyglądają nasze filmy, no to jest przeskok niesamowity. I ja mam dużo lżejsze życie, bo ja już nie muszę się tym martwić. Także dziękuję Ci bardzo. A Was chciałbym teraz zapytać, czy podobała Wam się taka forma filmu, gdzie patrzymy na jakieś starsze materiały. Jest kilka jeszcze takich perełek, które mógłbym wybrać, wydaje mi się, i również z Wami o nich porozmawiać. Napiszcie w komentarzach. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.